tvpodkarpacie.pl. Starostwo powiatowe w Sanoku zorganizowało spotkanie z dyrektorem rzeszowskiego PCN-u Krystyną Wróblewską, które dotyczyło przyszłości sanockiego CDN-u. Zorganizowaliśmy je z uwagi na różne plotki, które zaczęły krążyć w środowisku, nieprawdziwe informacje, niesprawdzone informacje. Myślę, że takie spotkanie z uwagi na dużą frekwencję powinno rozwiać wątpliwości, powinno rozwiać też pewne znaki zapytania, które gdzieś się pojawiły. Jednym z inicjatorów spotkania był wicemarszałek Sławomir Miklicz. Spotkanie było przede wszystkim bardzo merytoryczne. Rozmawialiśmy o potencjale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Rozmawialiśmy o tym, jakie pomysły w przyszłości możemy wspólnie realizować. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania, bo to spotkanie i ta dyskusja pokazały cele, które chcemy osiągnąć na powiecie sanockim, bieszczadzkim i leskim. Mam nadzieję, że radni przychylnie się do tego ustosunkują. Opinie ze strony radnych są zróżnicowane, a samo spotkanie zdaniem wielu osób wątpliwości nie rozwiało. To spotkanie nie rozwiało moich wątpliwości i mam je nadal. Jest ich sporo, począwszy od tego, dlaczego tak dobra placówka jak Centrum Doskonałego Nauczycieli w Sanoku ma być zlikwidowana i przejęta przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Nie uzyskałem odpowiedzi na pytania, w jaki sposób nadal będą zatrudniani nauczyciele, doradcy metodyczni, gdyż deleguje ich dany organ prowadzący i to on musi przeznaczyć pieniądze na sfinansowanie ich działalności. Ciągle mówienie, gdyby się udało, mamy takie marzenia. No cóż, my, żeby podjąć decyzję o likwidacji placówki, która funkcjonuje bardzo dobrze, która jest cenioną placówką na naszym terenie, musimy znać wszystkie za i wszystkie przeciw. Myślę, że wnioski się nasuną po tym spotkaniu i będziemy bliżej podjęcia jakiejś decyzji. Na razie ciężko wnioskować. Jest to o tyle istotne, że decyzje podejmą właśnie radni, którym korzyści związane z powstaniem w Sanoku placówki marszałkowskiej przedstawiła dyrektor PCN-u. Ja uważam, że wszelkie zmiany, które służą polepszeniu systemu edukacyjnego, są wskazane. Uważam, że placówka wasza powiatowa mogłaby skorzystać na tej zmianie ze względu na to, że my mamy jako województwo dużo szerszą ofertę edukacyjną. Tych argumentów było zdecydowanie więcej, tylko szkoda, że w spotkaniu uczestniczyli tylko radni powiatowi, dyrektorzy placówek również powiatowych. Natomiast zabrakło przedstawicieli miasta i gmin, które również partycypują w utrzymaniu CDN-u, o którego przyszłości zdecydują radni. I to może być prawdziwa próba dla trwałości powiatowej koalicji. tvpodkarpacie.pl